Hejka kochani, witajcie na kanale megadyskont.pl, a w dzisiejszym odcinku, zobaczcie, ponownie wita Was Natalia, ale tym razem w przebraniu słodkiej kuchareczki. Mam tutaj też więcej zestawów, jest m.in. elektroniczna kasa sklepowa, super sprawa, powiem Wam, że jak na moje już wygląda ekstra. I mam także mini kuchnię, bo dzisiaj raczej zajmiemy się gotowaniem. Zaczynamy od pierwszej laleczki, jest to słodka kuchareczka, już jest nawet w tym swoim ubranku, ma fartuszek, czapkę kucharską, więc ja ją otwieram i zaczynamy zabawę. Zobaczcie, Natalia gotowa do pracy, a dokładniej do gotowania. Ubrała już całą, o, jaka mięciutka, słuchajcie, czapka kucharska, żeby włosy jej nie wpadały do oczu. Do tego fartuszek w wisienki, a także, zobaczcie, rękawica kucharska, żeby się nie oparzyć. No drugiej już niestety nie dostała do kompletu, musi się zadowolić tylko jedną. Tu ma jeszcze swoją sukieneczkę, buciki i może ruszać do kuchni. Uwaga, naciśnijmy na jej brzuszek. Burczy ci w brzuszku, Natalko. No dobra, zobaczmy co jeszcze. Zajmiemy do mojej książeczki z przepisami. Książeczka z przepisami, to zaraz. Gotujemy placuszki bananowe. Bardzo je lubię, a ty? Placuszki bananowe? No ja nie wiem, ja takich jeszcze nigdy nie jadłam. W kuchni czuję się jak czarodziejka. Umiem wyczarować wiele pyszności. Super, no to chyba będzie nam robiła jakieś pyszne dania. O, i piosenka. Niech na jedzonko czekać, już nie mogę plekać. Natalia gotowa na gotowanie. Ja Wam powiem szczerze, że już też jestem na to gotowa, więc za chwilkę otworzymy super mini kuchnię. Tutaj chyba mamy wszystko, czego nam potrzeba, żeby rozpocząć zabawę. Dobra, Natalka sobie usiądzie, chwilę poczeka, a ja otworzę kuchenkę. Kuchenka już rozpakowana i powiem Wam szczerze, że jest naprawdę ekstra! Zobaczcie, ile tu mamy dodatków. Mamy już tutaj bekon, tu zdaje się mamy jeszcze jakiś kawałek mięsa, są oczywiście tosty, jest kran, piekarnik, kuchenka, jest wszystko, czego będziemy potrzebować, więc Natalia może się brać do pracy. Dobra, słyszycie? Natalia chce przygotować podwieczorek. Świetny pomysł. Do tego, zobaczcie, przygotujemy sobie tosty. Włożymy je do środka i gdy będą gotowe, wyskoczą! I możemy przygotować kolejne! Super sprawa! Ale może jeszcze przygotujemy rzeczywiście jakieś jedzonko, jakiś podwieczorek, tak jak Natalia powiedziała. Zobaczcie, patelenka już gotowa, a w środku jedzenie czeka na przysmażenie. To posłuchajcie, zrobimy tak jak mówiła Natalia, czyli przygotujemy pyszny podwieczorek dla przyjaciół. Na początek kawałek mięsa ląduje prosto na patelni, zobaczcie, jest żółty po obu stronach. Specjalnie Wam to mówię, żebyście zwrócili na to uwagę, bo teraz, gdy zamkniemy go w naszej patelence i uruchomimy grzanie, to słuchajcie, jego kolor powinien się zmienić. Niech jeszcze chwilę tu może postoi. O, może jeszcze położę obok bekon. Jedzenie się musi przygotować. Dajmy mu jeszcze moment. Okej, dobra, sprawdźmy jak wygląda.
jak się przyrumieniło już z tej strony? Super, no nie, już jest takie różowiutkie. Ja jeszcze z drugiej strony je tak przygrzeję. Dobra, to samo zrobimy z bekonem. O, jaki fajnie wysmażony będzie. Dobra, niech się dalej grzeje. I chyba będziemy mieli już gotowe jedzonko. Tak jest, idealnie wysmażone mięso. Możemy już sobie wyłączyć. I to samo z bekonem. Wyłączamy. O, super, widzicie, Natalka się nie może doczekać. Zobaczymy, czy jeszcze uda nam się coś przygotować. Gotowanie to świetna zabawa. Ta uwaga, otwórzmy sobie jeszcze nasz piekarnik, zajrzyjmy do środka. Ulala, w środku kurczak czeka, tylko póki co jeszcze nie jest w ogóle wysmażony. Ja go tu zamknę. Okej, będziemy musieli go sobie przygotować. Obok piekarnika jest jeszcze ukryta lodówka. Zobaczcie, mamy tu warzywa, owoce, wszystko, czego będziemy potrzebować. No i wyżej tutaj jest jeszcze zlew, który naprawdę działa. Rachu, ciachu, szastu, prastu i bez rączek jedenastu. Coś pysznego ugotuję, brzuszek ze szczęścia zwariuje. Owoców zrobię sałatkę, warzywa do surówki wkroję. Deser zrobię na leśniki, żadnych wyzwań się nie boję. Poznaj zdolną kuchareczkę, ja fartuszek śliczny mam, czas pobawić się troszeczkę. Zaraz coś pysznego dam. To kochani, zobaczmy, czy działa kran. O, naprawdę działa! Tak właśnie szumi woda w naszym kranie. O, zobaczmy, co jeszcze ma do powiedzenia nasza Natalia. Przed chwilą powiedziała Wam przepiękny wierszyk, ale nie tylko wiersze, ona potrafi recytować, może nawet śpiewać. Cześć, jestem Natalia, słodka kuchareczka. Teraz się z Wami przywitała, trochę z takim opóźnieniem drobnym, bo już zdążyliście ją lepiej poznać, ale nie szkodzi. Spokojnie, już jesteśmy ubrani, gotowi do gotowania. Zapomnij o umyciu rączek, zanim zaczniesz gotować. Ręce też umyte, czyli wszystkie podstawy mamy już za sobą. Czy robiłaś już sałatkę owocową? Jest przepyszna. Sałatka owocowa. Myślę, że nie jeden z Was na pewno już robił kiedyś taką sałatkę. Oprócz tego w naszej kuchence, na pewno zauważyliście, kryje się też troszeczkę takich kryjówek na sztućce. Tu na przykład mamy zawieszoną łyżkę, o w ogóle zobaczcie, tu na dole każdy ma praktycznie takie serduszko narysowane, więc wszystko co potrzebne w kuchni tu jest, z łatwością sobie możecie je tu zawiesić. Mamy tu jeszcze nóż, oho, a tu po boku, jak sobie obrócicie całą kuchenkę, mamy taką łopatkę i jeszcze widelec, czyli możemy je sobie też tutaj trzymać, możemy je wyjmować. Co tam Wam bardziej odpowiada, w zależności, czy będziecie akurat potrzebować teraz sztućców, czy może później. Oprócz tych zestawów, które Wam przed chwilą pokazałam, czyli takich typowo kuchennych, mamy też zestawy bardziej sklepowe, czyli na przykład kasę elektroniczną. Zobaczcie, jak wygląda fajnie. Tutaj mamy wszystko, co jest potrzebne do wymieniania pieniędzy, do skanowania wszystkich produktów. Tu one są w środku, mamy owoce, warzywa, keczup, wodę, widzę, także naprawdę troszkę tego jest. Nawet jest taśma, żeby te wszystkie przedmioty przejechały dalej. Pani, to nie wszystko, bo tych zestawów jest naprawdę dużo. Ja tutaj jeszcze mam Wam do pokazania maszynę do szycia. Możecie, słuchajcie, sobie tutaj wziąć po prostu takie skraczki materiału, które macie. Albo na przykład gotowe już ubranka dla lalek, jeśli zbieracie. Doszyć im jakieś naszywki, które ostatnio były bardzo modne. Jakieś wstążeczki, dodatki, co tylko wymyślicie. Z kolejnych ciekawych zestawów mam dla Was jeszcze magiczny ogródek i powiem Wam, tu naprawdę się dzieje magia, bo wystarczy, że będziecie o niego dbać, zasadzicie wszystko, co potrzeba, a nawet roślinki, które Wy sobie wybierzecie, a wtedy one pięknie wyrosną. No ale pamiętajcie, trzeba je podlewać i o nie dbać, bo inaczej magii nie będzie. W tym odcinku to już wszystko. Poznaliście dzisiaj Natalię, zestawy takie typowe do gotowania. Tutaj mam słodką kuchareczkę, która mi dzisiaj dzielnie pomagała, a także mini kuchnię, w której się dopiero dużo dzieje. Naprawdę, tutaj możecie zauważyć, że nawet kolor mięsa
możemy zmienić, możemy przysmażyć sobie bekon, zrobić tosty, szumi woda w kranie, pełno atrakcji, jak na tą kuchenkę, naprawdę, naprawdę powiem Wam, że się nie zawiedziecie, bo jest tu dużo rzeczy, które mogą Was nieraz zaskoczyć. Więc jeżeli Wam się te zestawy podobają, to zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!